dobry znak. Radio Pryzmat. One, two, three. Sportowa energia. Halo, halo, cześć, witajcie. Jest 14 listopada, godzina 19. Słuchacie Sportowej Energii w Radiu Pryzmat. A są z wami Jędrek Leonowicz i Daniel Czerniawski. Dzisiaj porozmawiamy o takich osobach, których przykłady z pewnością wielu z was dobrze zna. Możemy tutaj wymienić takie nazwiska jak Natalia Partyka, Oskar Pistorius. To osoby, których nie trzeba przedstawiać. Wielu z was wie, że to osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wielkie sportowe sukcesy. Ich niepełnosprawność nie była dla nich żadną przeszkodą, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy istnieją jakiekolwiek przeszkody, żeby uprawiać sport. A z racji tego, że istnieje bardzo wiele dyscyplin sportowych, które uprawiają osoby niepełnosprawne, skupimy się na jednej, wybranej przez nas, a będzie to blind football. Być może część z was nie wie, czym on jest, jednak z pewnością po dzisiejszej audycji będzie zupełnie inaczej. No i teraz zapraszamy do wywiadu z naszymi gośćmi, a są to... Piotr Niesyczyński, kierownik i trener drużyny Tyniecka NWP Kraków. A także Mateusz Krzyszkowski, gracz linii defensywnej. Bardzo nam miło powitać panów w studiu. Są to przedstawiciele klubu zawodników, którzy uprawiają właśnie blind football. No właśnie, ta dyscyplina sportowa, jej nazwa już nam mówi o jakimś zapewne związku z piłką nożną. Natomiast musimy się przyznać, my i pewnie część ze słuchaczy, że do końca przed przygotowaniem tej audycji nie wiedzieliśmy, czym ten blind football jest. Więc stąd też nasze pytanie. Na czym polega blind football? Blind football, czyli po prostu piłka nożna osób niewidomych. Jest to odmiana piłki nożnej, która może swoimi zasadami przypomina futsal. To może tak byśmy sobie to spróbowali porównać. Natomiast od tego futsalu różni się kilkoma... ważnymi elementami. Tak, kilkoma takimi ważnymi elementami, które pozwalają, żeby osoby niewidome mogły bezpiecznie i płynnie w tą grę grać. Może tak pokrótce powiemy o tych różnicach. Pierwszą i taką naprawdę zasadniczą różnicą jest to, że wzdłuż linii autowych boiska o wymiarach 20 na 40 metrów, znajdują się takie specjalne bandy o wysokości od 1,10 m do 1,15 m, wzdłuż których toczy się gra, w związku z tym nie ma autu. I w momencie, gdy piłka od tych band się odbija, też jakby pozwala o wiele lepiej się lokalizować i gra staje się płynniejsza. Drugą z takich różnic to jest to, że na boisku znajdują się cztery osoby niewidome, stąd właśnie nazwa blind football, i osoba widząca, którą jest bramkarz. Osoby niewidome grające w polu mają zasłonięte oczy taką specjalną ciemną przepaską, która powoduje, tu zaraz pewnie kolega wszystko wyjaśni dokładniej, powoduje, że wszyscy zawodnicy na boisku stają się osobami niewidomymi. Tak, bo to jest właśnie, tutaj dopowiem to, co Piotrek zaczął, bo na boisku w rozgrywkach klubowych grają osoby i niewidome, i słabowidzące. Ja jestem osobą słabowidzącą, więc żeby te szanse były wyrównane i wszyscy, w cudzysłowie, na boisku byli niewidomi, każdy z nas musi mieć taką opaskę. Dokładnie. Piłka, jaką gramy, to jest piłka, która wydaje dźwięk. Ona ma pod swoim wewnątrz umieszczone takie specjalne grzechotki, które w momencie, gdy piłka jest wprawiona w ruch, wydają taki specjalistyczny dźwięk. No i przez to też zawodnicy lokalizują, gdzie ta piłka w danym momencie się znajduje. W związku z tym, że po boisku biega 8 osób, które są niewidome, też muszą w jakiś sposób ze sobą się kontaktować i odnajdywać to, gdzie aktualnie się znajdują. Tutaj jest takie specjalne słowo używane, ono jest uniwersalne i międzynarodowe. W zasadzie w każdym państwie, gdziekolwiek się nie gra, używa się słowa VOI. VOI to z hiszpańskiego IDE. I ogólnie w zasadach wygląda to tak, że każdy zawodnik, który jest bez piłki, a znajduje się w promieniu 3 metrów
od niej, czyli od osoby, która tą piłkę prowadzi. Musi używać tego słowa voi. Jeżeli go nie używa, to jest to traktowane jako rzut wolny. I myślę, że jeszcze jedną taką dość istotną zmianą, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę, jest to, że umownie boisko podzielone jest na trzy strefy. Strefę obrony, strefę środkową i strefę ataku. I w związku z tym, że jakby w każdej ze stref występuje jeden z przewodników, który pomaga osobom niewidomym w płynnym rozgrywaniu akcji. I tak w strefie obrony jest to bramkarz, stąd też, tak jak wspomnieliśmy tu wcześniej, jest to osoba widząca. W strefie środkowej, za bandą, o której też mówiliśmy, znajduje się trener i on tam w zasadzie podpowiada, jakie warianty gry w danym momencie można czy należy stosować. No i za bramką przeciwnika jest trzeci z tak zwanych podpowiadaczy, który już kieruje bezpośrednio napastników do bramki i pozwala ją lokalizować i wykańczać akcję. Ile jest polskich klubów line footballu? No na chwilę obecną niestety tylko dwa, jest Kraków i jest Wrocław. Jeszcze przez jakiś czas istniał klub w Chorzowie, no ale niestety no rozpadł się, można tak powiedzieć. Dlatego też my jako Kraków i Wrocław podjęliśmy taką decyzję o tym, a właściwie, bo Wrocław, można powiedzieć, zapoczątkował to, jak chodzi o rozgrywki ligowe, bo tak jak w miniony weekend mieliśmy przyjemność gościć tutaj cztery ekipy właśnie z Wrocławia, Pragi, Budapesztu i Brna w ramach trzeciej kolejki Ligi Centralnej Europy, do której my jako Kraków dołączyliśmy w tym roku. To jest druga edycja tych rozgrywek. W pierwszej edycji, tak jak już powiedziałem, brał udział Wrocław, drużyna z Pragi oraz drużyna z Budapesztu. Liga liczyła wtedy trzy kluby. W tym roku dołączyliśmy my i Brno. Jest nas na chwilę obecną 5 zespołów, jesteśmy po trzeciej kolejce. To też trzeba podkreślić, że tak jak my właśnie jesteśmy jako Polska, która posiada tylko dwa kluby, Czechy mają podobnie. Też dwa kluby. Budapeszt jest jedynym zespołem, który występuje na Węgrzech, więc została utworzona takiego typu liga, żeby móc cały czas grać, cały czas się rozwijać, tak jak ma to miejsce właśnie we wspomnianych Niemczech, czy Francji, czy w Hiszpanii. A jakie są wasze osiągnięcia w tej lidze? No na chwilę obecną po trzeciej kolejce mamy drugie miejsce i 20 punktów. No niestety 8 oczek straty do lidera z Brna. Mamy 6 punktów przewagi nad trzecim miejscem. Dwie kolejki do końca, no jeszcze jest dużo punktów i do zyskania, i do stracenia, więc zobaczymy, co przyniesie, że tak powiem, gra. Czas. Ale no też musimy się, no mówiąc nieskromnie, pochwalić tym, że w ramach trzeciej kolejki rozegrany został również pierwszy w historii Puchar Polski. Podjęliśmy decyzję z drużyną z Wrocławia o rozegraniu takiego pucharu, celem promocji tej dyscypliny, żeby zachęcić inne osoby niewidome czy słabowidzące do uprawiania tej gry. Pierwsza kolejka rozegrana została we Wrocławiu. Tam też pierwszy mecz nasz z Wrocławiem był wzięty jako pierwszy z dwóch spotkań. Tam udało nam się na wyjeździe wygrać 2-1. Tutaj w Krakowie zremisowaliśmy bezbramkowo. No i ostateczny bilans sprawił, że to puchar został w Krakowie. Sportowa energia. Pierwsze pytanie o historię tego klubu. Skąd pomysł na jego powstanie? Jaka jest jego historia od daty założenia do dnia dzisiejszego? No tutaj tak naprawdę początki, tak jak my sobie gdzieś datujemy, tak jak można w naszym herbie gdzieś tam wyczytać, datujemy sobie początki w ogóle blind footballu w Polsce i w Krakowie na rok 2008. No historia jest bardzo ciekawa, ponieważ osoby niewidome, które wcześniej próbowały gdzieś grać w piłkę nożną, ogólnie rzecz biorąc, robiły to tak, że normalne piłki gdzieś były rozpruwane, do środka były wrzucane jakieś grzechotki, które mogłyby wydawać dźwięk, potem szły do wulkanizatora i to w jakiś sposób było potem zszywane, sklejane tak, żeby taka piłka gdzieś mogła się nadawać. Natomiast wśród naszych osób, które grają w klubie, jest kolega Marcin, którego tutaj pozdrawiamy, zresztą z całą ekipą, która teraz nas słucha.
który był sportowcem, uprawiał pływanie i w 2008 roku na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie gdzieś podglądnął tą dyscyplinę sportu i przywiózł stamtąd taką informację, że blind football istnieje i że, no i że można byłoby spróbować w taki sposób gdzieś tam tym wszystkim się zająć. Podjęliśmy wówczas próbę ściągnięcia takich pierwszych piłek do blind footballu gdzieś z Brazylii. Te piłki do nas przyleciały, pierwszych 10 piłek, no i tak w zasadzie gdzieś z tymi piłkami aż do 2015 roku, gdzieś tam z moimi epizodami wyjazdów na jakieś mini turnieje w ośrodku dla niewidomych i słabowidzących tutaj właśnie w Krakowie, ta dyscyplina była uprawiana. Natomiast taką pełną profesjonalizację naszego klubu, no to datujemy na rok 2015, kiedy to dotarła do nas informacja, że Polska otrzymała dziką kartę, jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w Mistrzostwach Europy. No i wtedy to tak, powiedzmy, zaczęło się wszystko profesjonalizować i ekipa z Wrocławia, która gdzieś w międzyczasie dzięki Mistrzostwom Europy Euro 2012, które rozgrywane były we Wrocławiu, otrzymała te specjalistyczne bandy, o których mówimy, i też gdzieś tam zaczęła bardzo, bardzo, bardzo mocno działać, jeśli chodzi o rozwój tej dyscypliny, więc mieliśmy we Wrocławiu takie zaplecze, żeby móc przygotowywać reprezentację. Były organizowane takie weekendowe zjazdy, wszyscy jeździliśmy tam i staraliśmy się jak najwięcej trenować, no i doszło do tego, że chłopaki pojechali na Mistrzostwa Europy, tam między innymi sam Robert Lewandowski gdzieś wsparł ten wyjazd, także bardzo, bardzo mocno było to wspierane. No i po powrocie zdecydowaliśmy, że chcemy tą naszą działalność bardzo mocno promować i rozwijać i stworzyć coś takiego profesjonalnego. No i tak w zasadzie powstał nasz klub. Teraz już przez te 2 lata mamy za sobą bardzo wiele wyjazdów i na turnieje międzynarodowe i właśnie tą ligę, którą rozpoczęliśmy, ale i także takie, prowadzimy takie akcje promocyjne, bo chcemy pokazywać i sam blind football i pokazywać to, że sport wśród osób niepełnosprawnych to jest coś bardzo wartościowego i coś, co warto uprawiać i coś, co przełamuje te wszystkie bariery, które są wewnątrz ludzi. Dobrze, no to nasze następne pytanie. Jakie są wasze barwy klubowe? Nasze barwy to jest czerwień, błękit oraz biel. Herb ma kształt koła, na kole napisana jest nazwa Tniecka, nie widzę przeszkód Kraków. U samego dołu tego koła znajduje się właśnie rok 2008 jako taki symbol tego, kiedy to wszystko się zaczęło. A już wewnątrz samego koła znajduje się taka tarcza, która podzielona jest na pół. Na czerwonej części znajduje się taki bardzo charakterystyczny symbol blind footballu, czyli piłkarz z przepaską na oczach oraz z futbolówką przy nodze, od której odchodzą takie promieniste, nie wiem jak to nazwać, takie łuki symbolizujące ten grzech od tej futbolówki. Na niebieskiej części znajduje się najbardziej charakterystyczny symbol Krakowa, czyli to kaw w koronie. Natomiast pomiędzy tymi dwoma symbolami znajduje się miecz skierowany ostrzem w dół. A jak liczny jest ten klub? Znaczy aktualnie jest nas w klubie około 15 osób, to zarówno sztab szkoleniowy, jak i osoby wspierające, jak i zawodnicy, którzy na co dzień grają, trenują razem z nami. No i te osoby przynależące do tego klubu, jak często odbywają treningi? My trenujemy przynajmniej teraz, tak jak to gdzieś powiedzmy miało miejsce w tym roku, 3 do 4 razy w tygodniu. Spotykamy się na 1,5 godziny weekendami nawet i się śmiejemy, że nieraz pół dnia spędzamy na boisku, żeby coś tam wspólnie podziałać. No i tak mieliśmy 2 obozy takie tygodniowe przygotowawcze też do sezonu. Także no dużo się dzieje. No oprócz tego wiadomo, te wszystkie nasze wyjazdy turniejowe, jakieś akcje. Także nieraz się zdarza, że cały tydzień jest wyjęty. Pozdrawiamy żonę trenera, która go nie widziała już od 1,5 roku. No właśnie, trening, organizacja klubowa, to z pewnością sprzyja również sukcesom. Więc teraz takie pytanie o wszystkie sukcesy, zwłaszcza te największe, które odniósł wasz klub. No na pewno tym największym sukcesem obecnie to jest zdobycie Pucharu Polski. To jest powiedzmy coś, co
co tak szczególnie podsumowało ten nasz rok, ten ciężki rok i pracy i tych wszystkich wyjazdów, no ale na pewno duży sukces organizacyjny trzeciej kolejki Ligi Europy Centralnej, którą mamy za sobą już w ten weekend, która się odbyła. Bo był to pierwszy w historii w ogóle naszego miasta turniej blind futbolu, także to też trzeba podkreślić, że puchary pucharami, ale fakt tego, że pierwszy raz w historii naszego klubu, w historii naszego miasta mieliśmy możliwość być gospodarzami, no to już jest dla nas taki naprawdę wielki sukces. Tak, no i na pewno w tym roku to, co gdzieś zauważyliśmy, na pewno duży progres, jeśli chodzi o wyjazdy i możliwość uczestnictwa w turniejach międzynarodowych, gdzie już też nie byliśmy tak zwanymi chłopcami do bicia, ale już stawialiśmy coraz większe wymagania naszym przeciwnikom i gdzieś tam zawsze o to podium, no co prawda nieraz zabrakło szczęścia, ale ocieraliśmy się na pewno. Bo trzeba podkreślić, że tak jak my tutaj gramy, można powiedzieć, profesjonalnie od 2 lat, no to jest tak naprawdę nic w porównaniu do drużyn, które grają już od 10 czy nawet 20 lat. Także przed nami jest jeszcze trochę do nadrobienia, ale no dostajemy sygnały tutaj właśnie od klubów, z którymi mamy przyjemność rywalizować w całej Europie, że no oni nie sądzili, że jakikolwiek klub jest w stanie zrobić taki progres w ciągu zaledwie 2 lat od początku swojej działalności. Pokazują nam to, że da się odnieść sukces i możemy to chyba śmiało powiedzieć, że klub Tyniecka Nie Widzę Przeszkód możemy nazwać dumą naszego miasta, kto wie, czy nie kraju. Tak przedstawia się właśnie historia, tak przedstawiają się losy tegoż klubu. Czy osobom niepełnosprawnym trudniej jest podjąć decyzję o uprawnianiu sportu? Myślę, że na pewno trudniej jest zacząć, ale jak już się zacznie, to mamy przykład choćby z naszego klubu, że to tak wciąga, że, no, że jest trochę jak taki przysłowiowy narkotyk, prawda? Potem już działa i chce się. Ogólnie rzecz biorąc, osoby niepełnosprawne, można powiedzieć, chociaż to też ciężko tak określić, bo dzisiaj się mówi, że komputery to w zasadzie wciągają wszystkich, prawda? Więc też kwestia wyjścia z domu i wśród młodzieży pełnosprawnej jest to naprawdę różnie i mówi się o tym, że ten sport jest coraz bardziej gdzieś tam odrzucany, ale my gdzieś tam w naszych działaniach, bo najlepiej się pewnie zabierać na własnym przykładzie, wiemy, że może niekoniecznie do piłki nożnej, bo ta piłka nożna, to my się też tak śmiejemy, że to jest jedna z najtrudniejszych do uprawiania dla osób niewidomych dyscyplin sportu. Dlatego tak mało osób w nią gra. Dokładnie, ale tak jak mówię, jak już się uda kogoś przekonać i trafi się w jego te gusta, no bo to też tak można sobie powiedzieć, no nie wiem, każdy chłopak marzy o tym, żeby grać w piłkę, prawda, jak jest mały, więc w momencie, gdy nie wiem, może pojawia się taka możliwość, no to jest taka żarówka się zapala, że jest to taka możliwość spełnienia swoich marzeń, prawda, nie wszyscy wiedzą o tym, że osoby niewidome mogą grać w piłkę, a my pokazujemy, że jednak się da i że te marzenia można spełniać. Bo prawda jest taka, że nieważne, czy jest się sportowcem pełno czy niepełnosprawnym, tyle samo trzeba pracy w to wszystko włożyć. No a już na start osoba z dysfunkcją jakąkolwiek ma, no mówiąc tak kolokwialnie, trochę pod górkę. Więc jakie są te trudności, bariery w uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne? Czy takie bariery, głównie nam chodzi o takie bariery mentalne, które siedzą w głowie człowieka, czy takie istnieją? Tak, to zawsze jest bardzo ciężko w ogóle osobie niepełnosprawnej zrobić ten pierwszy krok. I to nieważne, czy ktoś jest osobą niewidomą, czy ma jakiś problem typu nie ma kończyny. Początek jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, te pierwsze kroki zawsze są trudne. No to jest właśnie kwestia tego, żeby przebić tą gdzieś tam jakąś barierę mentalną, żeby powiedzieć sobie, że dam radę. Wiadomo, te treningi są ciężkie. Myślę, że też inna sprawa jest taka, że sport osób niepełnosprawnych jeszcze ma no, takie trochę bariery gdzieś zewnętrzne, a mianowicie kwestie finansowania czy kwestie dosprzętowienia tych sportowców. To też jest coś, co sprawia problemy, a jest to coś zupełnie już niezależne od nas samych, od sportowców niepełnosprawnych. Dziękujemy panom za te wypowiedzi, za cały wywiad w dzisiejszej audycji.